Cześć, tu Paweł z Piwnego Klubu. Jest sobota prawie 14, czyli jeszcze możemy pogadać. Jesteśmy na warszawskim festiwalu piwa. Dotarliśmy na stoisko browaru Show Piw, takim mykiem ze stoiska browaru Łańcut, gdzie porwaliśmy Wojtka. Powiedzcie, trudno tak zapytać po jednym dniu w sumie, ale jak oceniacie festiwal? Wiesz, jak oceniacie piątek, może tak? Warszawa, że tak powiem, rządzi się swoimi prawami i festiwale tutaj są albo dobre, albo bardzo dobre. Tak, trzeba zapytać, czy w ogóle oceniamy festiwal warszawski, czy konkretnie ten? Nie no, konkretnie ten oczywiście, bo ten jak jest Warszawa... Ten odbiega od poprzednich, a poprzednie zawsze były bardzo dobre. Tak? Czyli dwie godziny snu, świetna impreza. W naszym przekonaniu to jest najlepszy festiwal w Polsce z tych, na których my jesteśmy, bo nie jesteśmy na wszystkich, więc nie umiemy powiedzieć. Nie? Ale z tych, na których my jesteśmy, to jest chyba najlepszy. Podzielasz dane? Tak, oczywiście. Bez namysłu odpowiedział. Okej, okay. Z tym przyjechaliście, bo tak, mamy Lambika i mamy Risa. Może zacznijmy od Lambika. Młodziutki, mówiłeś poza kamerą. Tak, to jest trzymiesięczny... Kurde. Trzymiesięczna wareca na temat Lambika. To jest wszystko, Lambici, tak. Drożdże... to nie jest tak zupełnie Lambik stricte według... że tak powiem, belgijskie tradycji, bo nie jest fermentowany spontanicznie, ale jest na odzyskanych drożdżach z piw Bona i Cantillon. Czyli wyizolowaliśmy... Okay. W Belgii, bo możemy już kupować. Zakażemy, po IP-kach zablokujemy. Dlatego jest Lambici, a nie Lambik. No tak. Nie no, super. Odzyskaliśmy drożdże z właśnie belgijskich piw i od początku fermentacja była przeprowadzona na tych wizerowanych szczepach. Także 3 miesiące to jest mało jak na Lambika, ale to już jest na tyle wystarczająco, żeby pokazać, co się w tym piwie może dziać. Zresztą 3 miesiące... 3-miesięcznego Lambika żaden rodowity berg by nie polał. Minimum te 6 miesięcy. Ale czemu? No to by było, wiesz, no faux pas. No. Nie, no niby tak, ale wiesz co, ja w ogóle jestem zwolennikiem Lambik... niekategoryzowania piw. To piwo jest dobre, to wystarczy. Tak, ale spójrz, ono jest mętne, no jest. Ono cały czas jeszcze jest lekko słodkawe. Jest. I to już jest, wiesz, to już jest jakiś... Ale wiesz co, jaka jest na przykład to jest wada w Lambiku. No być może, ale to piwo jest dobre, wiesz też dlaczego nie jest agresywne. Ono jest takie leciutkie, takie... Nie ma tam żadnej takiej jakiejś gryzącego czegoś, albo takiego... W Lambikach, no zwłaszcza tych starszych, różnie bywa. Czasami pojawia się taka nuta, takiego gryzącego konia gdzieś tam z tyłu w gardle. Tu tego nie ma. Mi to bardzo pasuje. Powiem szczerze, że my do tego dążymy. żeby była ta końska nuta. Znaczy końska nuta jest intensywna, ale nie ma takiego zalegania, nie ma tej takiego... Ja to nazywam krajo, bo jak puder jest od chmielu w IPach, to często potrafi zalegać. Tak. I zdarza się w tych piwach właśnie belgijskich. Ja przynajmniej, może piłem do piwa. Tu tego nie ma. To jest leciutkie, młodziutkie, bardzo fajne, super. Owocowe jest, jak zobaczymy. To piwo trafiło w tej chwili do beczek dębowych i poleży sobie jakiś czas. Wiesz co? W przypadku Lambika to nie ma znaczenia jaka beczka, bo zadaniem leżakowania w beczce nie jest przyciągnięcie tych wszystkich aromatów alkoholi, które były poprzednio w drewnie, tylko zapewnienie odpowiedniej dawki tlenu. Jasne. Bo w tym piwie teraz pierwsze skrzypce będą grały tlenowce i względne tlenowce, czyli jakieś dzikie drożdże, jakieś bakterie kwasu mlekowego, które mają to piwo wyszlifować. Także damy, myślę, że z pół roku minimum, żeby sobie to poleżało. Zobaczymy, co wtedy, mam nadzieję, że wytrzyma, że się nic nie stanie, że nie pójdzie w ocet. I jeżeli wszystko będzie zgodnie z planem, to prawdopodobnie wypuścimy taką wersję unblended, już starzonego Lambika, takiego jak powinien być. A jeżeli nam zostanie odpowiednio dużo, to przetrzymamy w przyszłym roku może kolejnego Lambika, za 2 lata następnego. I zblendować, zrobić coś właśnie a la Geze. Coś. O, to już bardzo grube. No zobaczymy. Nikt tego nie robi w sumie, jakby nie patrzeć, nie? Tutaj w Polsce chyba nie. No raczej na pewno nie. Chyba, że... Coś mi się tak wydaje. Chyba, że domowi. No tak, w domu czasami lepsze projekty niż w browarze. Projekt Home Barrel Aged. Okej, drugie piwo to Risa.
Quiz. Tu Wojtek wspomniał, że 8 miesięcy leży koło, tak? Tak, w beczce po szkockiej whisky. No nie, znaczy wcześniej próbowaliśmy to rzeczywiście w smaku, ten tor. Wcześniej piliśmy z łańcuta Risa, Zawisze, no to ona zupełnie inna beczka, zupełnie na whisky, tak? Tutaj ta whisky jest bardziej szkocka. Pomysł był jaki? Żeby trochę torfu dodać pewnie beczką. Minimalnie. Ja nie jestem zwolennikiem torfu, więc tych aromatów się ucieszył. Jest tam naprawdę na bardzo mało, na bardzo niskim poziomie. Mimo wszystko są wyczuwalne. Nie jest słodkie bardzo, to znaczy... Jest delikatnie słodkawe, tak. Ale... To jest 125 BLG? 25 BLG. Ja bym to odebrał bardziej w kierunku czekolady, takiej lekką. Tak, dokładnie, gorzkiej. Gorzkiej, tak. A ile alkohol wyszło? Tak. Około 11. 11, no to fajnie odfermentowanie, 25. Okej, okay, plany na przyszłość. To jest takie, wiem, że nie wszystko możecie powiedzieć. Powiedziałeś o tych lambikach, o tych blendach na daleką przyszłość, a na taką bliższą coś tam leży ciekawego albo coś się pojawi, bo rozmawialiśmy też z Wojtkiem wcześniej o festiwalach. Mówi, że poza nie wiadomo, no w Lublinie się pojawicie ponoć. Tak. Więc będzie. Coś pewnie pokażecie ciekawego. A za Lublinem coś się szykuje? Jest parę planów. Mamy dwa piwa nowe na leżakach, które sobie dojrzewają. Oczywiście kierunek belgijski. A jeżeli chodzi o kolejne... Ale belgijski, powiedzmy... belgijski. Fenolowy, kwadruplowy, czy kwaśny, lambikowy? Bardziej taki właśnie klasyczny, nie kwaśny. Kwaśna to jest osobna seria i tam też będziemy mieli parę nowych rzeczy, o ile dojrzeją, bo z kwasami jest tak, że potrafią zaskoczyć tutaj w tym sensie negatywnym, tak. Że wydaje się, że jest wszystko już dobrze, że dojrzewa, a jednak się pojawiają pewne nuty, które potrzebują czasu, także z tymi owocowymi kwasami nigdy nie wiadomo i zwykle do ostatniej chwili też nie jesteśmy pewni, czy będziemy w stanie polać, czy nie. A te klasyczne belgijskie rzeczy, no to wiadomo, dojrzewają standardowo, tak. Jeżeli chodzi o kwadruplowe sprawy, będzie kolejna warka. Podejdziemy do kolejnej warki tej jesieni. Także myślę, że Fetzbuba w wydaniu tym klasycznym pojawi się na początku roku. Mam tu na myśli luty mniej więcej. A potem, jak się wszystko uda, to być może, tak, tutaj nie. Ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Słuchajcie, no jesteście odważni, bo poprzeczkę sami sobie postawiliście cholernie wysoko. No i to jest Wiecie, problem. Jak to jest, samiec pierwszy jaki był, a potem drugi też był świetny, ale żeby dorównać tej wysokiej, znaczy żeby przeskoczyć, prawda? Dlatego to będzie cholernie trudne. Klientów zawsze, to pierwsze zawsze będzie taki mityczny, nie? Ale też nie aż o to chodzi, ale dlatego jednak, żeby przynajmniej dorównać. Prawdopodobnie nie pójdziemy wielki w tym szacun, kierunku, że troszeczkę że zmienimy tą bubę, jeżeli wyjdzie w wersji Extreme. Będzie troszeczkę inna, żeby właśnie uniknąć tego porównywania. Oczywiście, bardzo dobry pomysł. Ale też wymrażamy plus beczki też drewniane na pewno. Tak. Baza mniej więcej... Ale to pewnie 2019 bardziej niż, no też może gdzieś rok, prawda? Zobaczymy. 2018. Zobaczymy, być może, że jeszcze końcówka 2018. To są plany, tak? Na ile to się uda zrealizować, to czas pokaże i możliwości, jakie będą. Jakby kończąc ten wirtualny list z wyrazami nadziei, czekamy na kolejny Bubble Extreme. Dobrze, Janku, bardzo Ci dziękuję. Widzimy się w Lublinie, na pewno, a w Poznaniu zobaczymy. Tak jest. W Białymstoku może, bo też się tam jakiś festiwal po drodze szykuje. Tak? Słyszeliście? Nie słyszeliśmy. Nie słyszeliście. To usłyszycie, ale już poza kamerą. Wszystkiego dobrego w takim razie. Dzięki. Trzymajcie się. Pozdrowienia. Cześć.